Dzień dobry. Dzień dobry, ale bardzo ciekawe było. Domagalik bardzo mówiła podobno, że ona ja jest... Ja też będę słuchała, dziękuję bardzo. Domagalik twierdzi, że jest naszym widzem, więc zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Witam serdecznie. Cześć, Jarosław, ale jesteśmy... Jesteśmy już na żywo live, tak. Jesteśmy musisz uważać na wszystko. Mówimy sobie. Dobrze, Gosia. I chciałam ci powiedzieć, że spotkaliśmy się tutaj, ten Bentley tutaj to jest twój? Tak, ten Bentley to jest mój. I ten drugi też. No oczywiście. Słuchaj, bo 9 lat temu, nie wiem czy pamiętasz... 9 lat temu? 9 lat temu, słuchaj, rozmawialiśmy o tym, że będziemy prowadzili wieczór, który miał smutną okazję, bo to była odejście Agaty Mróz, pamiętasz? Tak. I wręczaliśmy wtedy nagrodę pani, która mimo, że przekroczyła wiek, jako dawca szpiku uratowała życie alpinistce, znaczy ona była alpinistką, uratowała życie komuś, bo się uparła, że odda ten szpik i że wreszcie dawca się znajdzie, tak. I się znalazł. Jak się patrzy na mnie, jak jestem w okularach, bo już właśnie zdjęła. Wiesz, nie, jeśli... Czekaj, stajemy nie, nie, ja wiem, że gwiazdy tak mają. Wiesz, ja nie widziałem gwiazdą, żad... bo wsiadam. No gwiazdy to spokój. Nie ten adres. Wszyscy, jestem dziennikarzem. Wszyscy rokowi muzycy mają okulary. Nie wiem po co jeszcze, no, ale noszą je, no więc wiesz. Ty, Gosiu, może mają czerwone oczy. Czuł się jak u siebie. No, czuję się dobrze, chociaż wolałabym, żebyś ty tu siedział. No, tak? I bo tak. Chciałabyś ze mną gadać. Nie, a możesz teraz prowadzić. Ze mną gadać. A nie prowadzić. No, ja świetnie jeżdżę. No legendy krążą, to prawda. No, cała redakcja pani o tym mówiła. Tylko garaże mi średnio wychodzą. Blacharze o tym wspominali, tak. Dlatego, że wiesz, że już się tam nie koncentruję, już jestem blisko w domu. Ale to nie jest takie ciekawe. Bo ty zaczynasz nowe życie teraz, nie? Nie, nie zaczynam, ja zawsze mam, moje życie jest jedno i ono się toczy według up and down. Up and down są moimi wyborami, ono się toczy i wiem, że to jest wielka wartość. I nawet mam taką sentencję, mogę ci powiedzieć, taką ostatnio usłyszałam, bo już jestem w tym wieku, że sentencje są istotne. Już 30-latkowie słuchają sentencji? Nie, nie, ja to pomnóż przez dwa, więc sentencja jest taka, słuchaj, że przyszłość to wczoraj. Tak. Przyszłość to nie wiadomo. Tak. A dzisiaj, tak jak tutaj jesteśmy, to dar. Dobrze, mogę się tam... I fajnie, mogę tu się tego siedzisz, czym... oglądam twój program. Słyszałem oglądam właśnie, program. Powiedział mi to wydawca Piotr, który w ogóle, wiesz, on trzyma takie informacje dla siebie, ale tu się otworzył i powiedział, że Domagalik chwaliła, więc było mi bardzo miło. Znaczy, wiesz, chwaliła. Ja uważam, że w dziennikarstwie w ogóle w życiu nie ma nic fajniejszego, jak rozmowa dwojga ludzi. Kiedy ludzie ze sobą rozmawiają. To jest po prostu jakiś... Tylko my z tego nie robimy użytku. Ostatnio mi Jan Engler powiedział... Słuchaj, niby rzecz oczywista, ale zaczęłam się zastanawiać, także w kontekście własnego życia, że my w tej chwili posługujemy się tylko informacjami. Ja ci mówię na przykład, zobacz, ładna pogoda. A, popatrz, ale a ja myślę sobie fake news. Widzisz, ale powinniśmy to zinterpretować. Ładna pogoda, fajnie, no nie, ale ten dźwig tam nie idzie do skutku. Okej, ale zaczynasz interpretować, zaczynamy rozmawiać, tak? Na przykład mówię, napiłabym się kawy, mówisz, dobra. A ja mówię, wiesz co, ale fajnie, gdyby ta kawa miała taki smak i wiesz, i że była w takiej filiżance, a w ogóle mi się kojarzy, no nie na tym polega życie, a my już to gubimy. Gubimy, no bo życie dzisiaj polega na tym, żeby wstać, obudzić się, przeciągnąć się w Nowym Jorku i co, będziesz poprawiać jeszcze teraz te? Nie, patrzę, jak dobrze, wyglądam. Dobrze, nie, super moim zdaniem. Ja wiem, że chcesz jak rozmawiać na 60 o wieku, plus, to... nie no, 60 plus to jeszcze nie, ani 500 plus. Wiesz więc co? Wiesz, ale, ja, ale wiesz, lubię się, wiesz co lubię? Nie. Lubię to i to naprawdę uważam jest mega rzecz, także w stosunku do mężczyzn, bo jakbym cię teraz zapytała. Mogę to zamknąć jednak, bo tak. To psuje Jarek, kart. Ile masz lat? 40 prawie. No, prawie, znaczy ile ci brakuje? Roczku. No, ale nie wyglądam, prawda? Nie, też. Wyglądasz świetnie. Jesteś pod kolorem mojej sukienki, natomiast tak co zobaczyłam. Ale wiesz, to jest bardzo, to można się z tego śmiać, ale jednak ludzie, którzy, zwłaszcza kobiety, które decydują się z niewiadomych mi powodów, żeby tak metaforycznie rzecz ująć, robić plamę na swoim kleks na PESEL-u i jakby odejmować sobie lata, udawać, że ma, to jest, ja tego nie rozumiem, to jest jakaś straszna pułapka, którą nigdy się nie dałam wcisnąć. Ale kto ją zostawia na was? My, faceci, bo chcemy... Nie, kobiety nie też na same na siebie. Faceci nie wiem, co chcą. No. Moja babcia zawsze mawiała, w ogóle nie jestem, mało mówię, prawda? Mało w ogóle. Mało. Jak nie tak. O tej porze zresztą. Moja babcia zawsze mawiała, że a była mądrą, piękną kobietą, feminizującą, o czym pewnie nie wiedziała, że jak się mężczyźnie podoba kobieta, to ostatnia rzecz, jaka go interesuje, to ile ona ma lat. To nie obchodzi. Tak. Ale gdzie tej? Daj spokój. Ale zobacz, Macron sobie zakochał się w kobiecie cudnej i co usłyszał od narodu? Słuchaj. I narodu polskiego w dodatku też czasami. Co usłyszał od kobiet?
Ja sama słyszałam, popatrz, za krótka spódnica, za tak, to w ogóle, a mnie to w ogóle nie obchodzi. Mm-hmm. Ja uważam, że to jest jakiś, że oni zrobili tak rewelacyjną mm-hmm. rzecz, w sposób naturalny, prawda, bo się nie umawiali, że kiedyś tak zrobią, że zbili to lustro. Nie musisz stać i patrzeć i teraz mm-hmm. to jest tutaj odstaje, tu musisz sobie wypompować. Tu się nic nie pompuje, jak patrzysz na mnie, to jest taki kiepski widok, ale nie ma Dominik, tego. Dominik, poproszę o zbliżenie. Wiesz, proszę zbliżać, usta są po tatusiu. Natomiast, wiesz, no to jest jakaś mega rzecz, bo tak się mówi, że kobiety, które kończą 40 lat, jest takie powiedzenie, stają się kobietami przezroczystymi, że się ich nie widzi. Tak jest. Żony z pierwszego rozdania, drugiego, trzeciego nigdy... I tu się stało coś, no słuchaj, można zostać prezydentową wielkiego kraju, będąc 20 tam ileś lat starszą, a co więcej, bo wiem o to od kobiet, z którymi rozmawiam, także to jest moje zdanie, jest to bardzo atrakcyjny mężczyzna. Bardzo atrakcyjny. Tak wygląda to, prawda? A mężczyźni co mówią, że jest gejem. Nie wiem, czy jest gejem, to też nie przeszkadzało, a jak ona by chciała taki wybór, to niech będzie gejem. Mhm. No to jest kapitalna rzecz, bo chyba wszystko... Jechałeś kiedyś z Januszem Wiśniewskim? Leonem? Był tutaj, ale jechał z nim mój dyrektor Bartłomiej. Bartek. Tak. On mówi taką rzecz, jest fajne, że największym afrodyzjakiem w ogóle między kobietą i mężczyzną, między ludźmi, ale jest rozmowa. Ja myślę, że z taką kobietą, z którą prezydent Francji rozmawiał, to były te ostrygi, rozumiesz? Z tym jest... fajną ze sznytem kobietą. Tak, no. Wygląda na bardzo atrakcyjną, inteligentną, taką bardzo sympatyczną. Ja ci powiem, no gest, w którym ona, kiedy prezydent jeszcze przed tymi wszystkimi uroczystościami, ale szedł, żeby przywitać się z narodem i ona pocałowała go w rękę. Słuchaj, moim zdaniem, naprawdę, jeden z najbardziej erotycznych momentów, takich seksualnych, pięknych, jakie ja zobaczyłam w polityce, to już w ogóle, takie 9,5 tygodnia się wydarzyło na scenie. To jest nieprzygotowane, teraz mi to przyszło do głowy. Jezusie. Nie, ale ja z tobą o seksie mogę pogadać o 8.35. W ogóle, wiesz co, skończyłem teraz rozmowę z fajną babką, która jak mówię, jest prostą dziewczyną z Kętrzyna, ale pisze dziewczyn. Fajne rzeczy. Nie ma prostych dziewczyn z Kętrzyna, wypluj to. I tak popatrzyłem, że przyjeżdżamy do ciebie po 30 minutach rozmowy rano, kiedy rozmawiamy o rzeczach niełatwych i kiedy widzowie cały czas z nami są. To jest fajne. Dzisiaj a propos tego, co mówiłeś, że jakby świat odbieramy w 140 znakach. Budzi się pan z grzywką w Nowym Jorku i wysyła tweeta w świat, który nagle zaczyna drżeć w posadach. A jak wypowiesz trochę więcej znaków, wydasz z siebie niż 140, to się okazuje, że trochę więcej rozumiesz, trochę mniej się boisz, trochę inaczej patrzysz, trochę trudniej tobą manipulować. Wiesz, kiedy byłoby... Na pytanie jedziesz, bo jakoś opowiesz, że jestem kierowcą, ale nie kontroluję twojej jazdy. Jeszcze nie wcisnęłam ani razu, wiesz, na hamulec. Dominik chwali. Jak domagali kogoś chwali, to już nie jedna osoba wie, że to się źle skończy. Nie. To się w ogóle nie. Ale powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz. Wiesz, w ogóle świat byłby prostszy, gdybyśmy uwierzyli, że różnimy się tylko anturażem. Wiesz, na przykład tutaj przyjeżdżamy koło tego domu, tu mieszka ten kosmopolita, mieszka jeden z moich znajomych, ktoś jedzie na rowerze, ktoś mieszka w kawalerce, ktoś na pewno w tej chwili na dworcu centralnym prosi o pieniądze, zagląda do kosza. Tylko wiesz, fajnie jest w życiu, jak pomyślisz, że każdy z nas mógłby się znaleźć w takiej sytuacji, ale jeśli już mówisz o bólu, o strachu, o miłości, o nienawiści, o przerażeniu, o samotności, to uwierz mi, żyję w takim przekonaniu, przeświadczeniu, że to boli tak samo. Że tutaj jesteśmy i gdybyśmy tak popatrzyli na siebie, a nie żeby nam się wydawało, że jak sobie ułożymy nasze życie inaczej, to jak rozbijemy kolano, upraszczając, to jak będzie wyżej, to będzie lepiej. Jak będzie niżej, to będzie gorzej. Rozumiesz, o czym mówię? Tak. No, wiecie, że w każdej chwili możesz spaść z miejsca. Jesteś, ja to sobie z tego zdaję sprawę, ale też, Doda tutaj wczoraj, jak zobaczyliśmy, z Krzyśkiem Zaleskim, jak zobaczyliśmy, on wprawdzie nie za nim nie przepada. A ty sam jesteś granicą swoich możliwości, przekraczaj ją. No. Dobrze powiedziała? Dobrze powiedziała. Ja lubię Dorotę, bo ja uważam, że Dorota ma duszę dziewicy, ma ostrzejszy wygląd. Tak mi powiedziała. Dusze dziewicy, a wygląd ostrzejszy, okej. Okay. Ale u niej to jest dużo zrobionego, nie? Już tak swoją drogą wracając. Nie interesuje mnie, to siedziałam koło niej ostatnio na jakimś takim gdzieś tam i ma tak piękne ciało, ma tak piękną skórę, ma taki... Bo to jest dziewczynka jeszcze, życia. Nie? Ona ma 30 lat już w ogóle? Czy? Nie wiem. No, to interesuje, ale ma podobać.
podoba ci się? Jezu, podoba. No okej, okay, ja rozumiem. Tak. No, musisz powiedzieć, że natura musi być cała, ja wiem. Ja też tak uważam, bo wiesz, jak ja miałam 30 lat, to w ogóle 30, 40, 50, gdzie mnie ale w ogóle mnie teraz to nie interesuje. Ja patrzę z przerażeniem, na piękne młode dziewczyny, które są jakąś presją przyklejane na przykład rzęs, które są stąd ale do wiesz, ale wiesz, że skończy się, że presja z tego telefonu i z ich Instagrama, bo one muszą mieć te rzęsy, bo nie, nie muszą, bo jest dziś mama, słuchaj, bo jest dziś mama, dziś jest chłopak i z przyjaciółką i stara, co ty robisz? Zobacz, ty jesteś pięknością. Teraz dziewczyna, która mnie malowała, wasza, Patrycja cudna, patrzy nie? na nią, wiesz, to jest cudna. Wariatka. Młoda dziewczyna z Rzeszowa, jakbyś zobaczyła jej Instagrama, ile ona robi hardkorowych rzeczy tam, bo ona się inscenizuje na różne trupie rzeczy, ale fajnie. Ale słuchaj, to... piękne migdałowe oko, piękne usta. Jest to fajne, nie? No, wszystko fajne. Taka a co ty z tym, że a ty skąd jesteś? Ja z Bielawy. A ja z Wrocławia. A ty ciągle no mówisz, że jest... ja miałem kompleks Wrocławia bardzo często. Nigdy my nie wszyscy miałam na kompleksu. Sobie, ja uważam, nie, kompleksy to wiesz, w innej sprawie można mieć, jak człowiek nie ma pod kopułą, dobrze, to można mieć kompleksy. A wy kobiety macie w Polsce dobrze pod kopułą? A co to znaczy my kobiety? No, ile znasz kobiet? No dużo. No, chyba słuchaj, ktoś mi kiedyś znam powiedział, kobiet niż mężczyzn. Ale wiesz co, Jarek, bo to już widzę, że zakręcasz, że chcesz mnie gdzie? Wyprzedzić. Nie, ale broń Boże, daj spokój. Nie po to zrywaliśmy ciebie. Ale powiem ci tak, ja wstaję codziennie o 7, wiesz, chociaż to już musiałam być, ale powiem ci tak, świat można oglądać z dwóch perspektyw, żaby i ptaka. Jak mnie pytasz, ile kobiet, to ja czuję takie pytanie z perspektywy, wiesz, żaby, bo ile ja jej znam? Nie wiem, 1000, 2000, 10 000. Natomiast jak patrzysz na to z góry, to już tak nie widzisz świat kobiet, ale widzisz trochę świat kobiet i mężczyzn. Co podam okulary, bo jakoś się krytycznie przyglądasz, zaczyna światło. No. Patrzę ci po prostu w oczy, no chodziło chyba o to, żeby zobaczyć, co tam w tak, i to jest siedzi, bardzo ważne, bo mówiłam o rozmowie i uwielbiam rozmówców swoich, głównie jak wiesz, całe życie swoje zawodowe rozmawiałam właśnie z mężczyznami. Właśnie, ty tylko zadajesz pytania. Nie, ja słucham. Te pytania wynikają z odpowiedzi, ale uwielbiam rozmówców, ludzi, mężczyzn, którzy rozmawiają z tobą, patrzą prosto w oczy. A to też jest zupełnie tutaj sytuacja jest trochę intymne, inna, wiesz? Ale tak, intymne to znaczy spróbuj, to zobaczymy, gdzie dojedziemy. Zaraz się zatrzymam na polu mokotowskim i będziemy gadać tak, tylko patrząc na naprawdę jesteś mistrzem tego, co robisz. Ja znam ten program, wiesz, z telewizji niemieckiej. Z niemieckiej? Tak. Okay. Z CDF-u, tak. Czy ARD, bo to oni tak. Wtedy ten poranny mają. Tylko, że tam jest troszeczkę inaczej. Tak. Ty siedzisz tu, tak. A twój rozmówca siedzi z tyłu. Aha. Siada jak naprawdę pasażer taksówki. VIP. Nie wiem, co to jest VIP. Czasami, jeśli VIP, nie chcę teraz... Very important person. Person. To ja wybieram person. Dobra, ale wiesz co, że wydaje mi się, że tam czasami wsiadają ludzie właśnie nie very important person, tylko on się zatrzymuje i mówi proszę wsiąść. Tak. I jest rozmowa o życiu. To wszystko przed nami. Ale wiesz co jest fajne, bo ta sytuacja, którą sobie tu wytworzyliśmy, ona jest bardzo intymna. Nie czuję tego. Właśnie, ale nie w tym sensie... No, dobra. Nie, ale w tym sensie, ale że jest wiele takich jakoś, osób, no. Które, wiesz, jak są w telewizji, to tak, siapko, owak, w ogóle potrafią się zachować. Wsiadają tu i nagle się okazuje, że tak, cicho, kamery są, widzowie za nimi i nagle nie potrafią się zebrać. Wiesz, i mają ochotę po 3 minutach poprosić mnie, ale jeśli nie mają odwagi, wysadzi mnie pan, bo ja nie dam, nie dźwignę, wiesz. Ale widzisz, Jarku, ja na przykład wchodząc do studia, w ogóle uważam, jak wszystko jest na żywo, bo to jest fair wobec widzów. Tak. W ogóle wszystkim państwu mówię, jeśli ktoś nas jeszcze ogląda, dzień dobry, ja. To tego nie powiedzieliśmy. Nie przedomagali, mamy spadek. No widzisz, ale to przy tym spadku też mówię wszystkim dzień dobry i miłego dnia życzę, ale to, bo to się wszystko może zdarzyć. Wtedy jest tak. Równo. Widz ma te same szanse. Prawda? Natomiast tutaj ja w ogóle nie czuję, że... Że jesteś na żywo? Bo może jestem prowincjonalna. W tym względzie mówię ci. Nie rozumiem tych mediów. Nie... Wydaje mi się, na przykład w telewizji, jak siedzę sobie i coś mówię, że widzą mi tak, moja mama, dwie ciotki, no, mąż, były, przyszły, nie wiem jaki. Jest jeszcze szansa być twoim mężem, naprawdę? Czwartym? No. Nie. Dobra, to niech to będzie bez ślubu. Nie, no ale wiesz, żartuję, tak? Tak. Widzą cię w telewizji. Jakąś legendę no. Trzeba sobie budować. A tutaj myślisz, że cię nie zobaczą? Wiesz, Ania Maria Jopek, jak stąd wysiadał, mówi później na spotkaniu. Ania mówi do mnie, ile ludzi dziwnych się do mnie odezwało w ogóle, którzy oglądali uwielbiam. Nas. I skąd oni się wzięli? To jest dziewczyna, to jest cudo. To jest perełka, to jest naprawdę wspaniały człowiek. Uwielbiam Anię. No. A takich Ani jest więcej niż my je znamy, jak myślisz? Oczywiście, to jest Polska. Tylko się nie ujawniają? Nie, to słuchaj, ja mam taką teorię dosyć niepopularną, chyba może popularną. Na taką liczę. Że na jakiś skandal wreszcie. No nie, to nie będzie skandal, ja uważam, że Polska zaczyna się 20 km od Warszawy.
Tam się zaczyna Polska. Tam są ludzie, tam są, znaczy wiesz, którzy widzą to życie takie naprawdę, jak ono jest. Jednak Warszawa wyabstrahowuje, wymaga... stoisz na ściankach? Co to są? Nie! Ja tylko wtedy, kiedy były to ostatnio zawodowe... Ostatnio musiałem iść na ściankę i wiesz co zrobiłem? No? Musiałem zabrać Zofię, moją kochaną. No Zofia i... to córka czy żona? Córeczka. Z dziećmi chodzisz na ściankę? Nie, właśnie opiekowałem się nią, więc nie chciałem iść w ogóle na ściankę. Ale mówię, to pójdziemy i weszliśmy tylnym wejściem, dzięki właśnie dziewczynom z make-upu. Opominaliśmy ściankę ku niezadowoleniu ludzi, którzy zapraszali. I wyszliśmy w sekundę, widząc, jak wszedłem i zobaczyłem stężenie strzykaczy w ustach, na twarzach ludzi i tak dalej, i tak dalej. Zrobiłem, co miałem zrobić i stamtąd wyszedłem. No. No to jest taki rzeczywiście świat, który tutaj za dużo ludzi wciągnął, mam wrażenie. W Warsaw. No, ale to jest, wiesz, ta karuzela się kręci, szybko wyrzuca. Ja jestem w mediach już 35 lat. Ja 24. No, czyli twoje 5 minut minęło, moje też. Wiesz, o co chodzi, jeśli by stosować te kryteria, prawda? Rozumiem. A co to jest 5 minut? Daj spokój. Dzisiaj zobacz, jak wygląda. U nas w Polsce to nawet Sinatra miałby 5 minut. Nie wiem, czy byś... Sinatra, nie, no właśnie, nie wiem, czy byś... Zenek to jest... Zenek, nie pamiętam, jak on ma... Zenek Martyniuk. O. Słuchaj, to ja powiem teraz coś, bardzo nie... Widzisz, to teraz się wystawiam na strzał. Wiesz, jak chodzę do filharmonii, to w zasadzie nie widzę ścianek. Nie widzę ludzi. Wiesz? Jestem w stanie zrobić prawie wszystko, żeby zdobyć bilet. Nie wiem, no przyjaźnię się na przykład z Ingolfem Wunderem, który drugie miejsce w Chopinowskim konkursie zajął i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zdarzyło mi się przy Zenku, to jest oczy zielone, tak? No tak. W stanie absolutnej nirwany, szczęścia, radości skakać z moimi przyjaciółmi, znajomymi, nie wiem, w wakacje o godzinie którejś tam i nic mi to nie ujmowało, nic. Co ci co nie dało? Nie ujmowało. A twoje oczy? Poczekaj, a twoje oczy zielone. Oszalałem dla nich. Dobrze, bo czekaj, YouTube, dobra, sobie to zagramy teraz. Jesteśmy strasznie, wiesz, no jest nas coś ludycznego takiego, a no jakbyś tylko przy tym został, no ale jak słyszę przy stole, na przykład siedzą intelektualiści, mówią, że polską kulturę zabiło disco polo, mi się śmiać chce, wiesz? Że disco polo zabiło? Polską kulturę, tak. Film i tak dalej, mi się chce śmiać. A kto zabił, przepraszam? Dzisiaj moim zdaniem... Świetnie, moim zdaniem się ma polska kultura. Ale, ale jak się ma, jak masz ministra, który mówi Festiwal Malta, no cash. Wrocław Teatr, zmieniamy człowieka, że wiesz, facet ma coraz... Teatr teraz Andrzeja Seweryna w Warszawie przechodzi pod pieczę pana ministra Glińskiego. I robiłam będzie teraz tak łatwo, no. Będzie łatwo. Robiłam teraz mistrza, tak mi się wydaje. Rozbiłam ostatniego mistrza i Małgorzata teraz parę dni temu z Andrzejem Sewerynem. Cudny jest. Jest cudny, wspaniały i przede wszystkim tak jak ja kocham piłkę nożną. To jest w ogóle, wiesz, lecimy razem na mecz chyba. Jaki znowu? No polecimy chyba na jakiś mecz z Borussią. A kto wygrał Ligę Mistrzów? No jak ty sądzisz? Niestety nie Juventus. Co ty gadasz? 4-1. Widziałeś? Ale chłopcy się w ogóle nie obudzili tam. Słuchaj, a nie, pierwsze grali rewelacyjnie. Gdzie, ale jakie 15 pierwsze? Minut, no to 15 Juventus minut. No, no niestety ten mecz trwał 90. Ale ty wiesz, że ja byłam na meczu? Ty? Realu, nie tym. Aha. Byłam na meczu Real Madrid Borussia Dortmund, czy też Borussia Dortmund Real Madrid, 4-1, wtedy kiedy Lewy strzelił 4 bramki. To jest przeżycie niesamowite, no a teraz powtórzyli 4-1. No ale ty, dlaczego Juventus? Daj spokój, no. Juventus? No daj spokój. Widziałeś, jak oni ustawiają defensywę? Ustawia? Ale to, a dlaczego tego nie ustawili tutaj? Oni to ustawili. Tylko co? Tylko potem im pary zabrakło. No trzeba było iść do przodu. Ale co, zmęczyli się, przerazili się, pomyśleli sobie cholera, nie, jesteśmy po w finale, to może nie ogarniamy. Jednak nie mieli Ronaldo, wiesz, może on jest i woskowy chłopak. Ach Jezus, ale... widziałeś jak wygląda teraz po meczu, jak obciął pięknie te dziwne pofarbowane włosy? Tak, ale, no, ale to jest geniusz. To jest geniusz. Wiesz, jak się mówi o takich piłkarzach? Ty się w ogóle interesujesz piłką? Jak muszę. A, no to, bo jak inaczej, to byśmy jeszcze parę kółek zrobili. Zróbmy, ale, no ale jeszcze dla ciebie wiesz, się zainteresuję, opowiedz mi o piłce nożnej. No. Tak, właśnie z Andrzejem rozmawialiśmy, że to jest po prostu piłka na takim wysokim poziomie, to jest kunszt, to są szachy, to jest Szekspir, to jest szczególnie wiesz, jak musisz zgrać 11, którzy muszą to zrobić, ale wiesz, schować muszą swojego. Znać. No ale inaczej tak nie może być. No. Wiesz, znam Jurgena Kloppa, jednego z największych trenerów, znaczy, tak. Znam, to znaczy nie z telewizji, tylko po prostu rozmawiałam. No, jak ty znasz ludzi z Festiwalu Chopinowskiego, no to dlaczego masz Kloppa nie znać? Nie, przyjaźnię się z Ingolfem, który zresztą teraz przyleci dla Kuby Błaszczykowskiego i robimy pewną galę naszej fundacji i zagra dla niego jeden z koncertów Wojciecha Kilara i zakończy trendowatą. Wiesz, naprawdę, życie jest, wiesz, tylko trzeba patrzeć, gdzie. I dlatego ja ci powiem tak, że jak są oczy zielone, a jest ten klimat, to mnie to w ogóle nie przeszkadza. Nie, masz rację, może ja po prostu za mało chodzę po weselach, no. Co? Za mało chodzę po weselach po prostu. Ja w ogóle nie chodzę po weselach. No to gdzie ty to słyszałaś?
Włóczysz się po mieście do 4 nad ranem i wtedy grę? Jaj włóczenie się to jest takie jak jaj bieganie. Są dwie rzeczy wykluczające się. Jednak chciałeś mnie przegonić dzisiaj po dróg z wiejską i prosiłam, żebyś podjechał. Nie no, ekskluzywnie. My po naszych wyjątkowych gościach podjeżdżamy pod Sheratona. No. Oczywiście, że tak. No. A teraz wracamy po tego Bentleya, czy co? Po tego Bentleya? A ja już bym się znudził. Jezus, ale że w ogóle w tym kraju, bo on był na polskich blakach, że ale to jest tyle pieniędzy w tej Polsce. Ale wiesz co, on jest poznański, i jakiś podobno to z przodu ma coś takie wysokie, mi co? Mówił. Nie ja wiem. Tam patrzę tylko na przód Lexusa, ja nie mogę patrzeć na w ogóle ale inne marki. Samochód, prawda, jeździ, że jest? No tak. Dobrze. To jest hybrydowy? Taki hybrydowy, więc dlatego śmigamy sobie po krakowskim przedmieściu na przykład. No. Ale masz podzielność uwagi, a jaką? Bo Kennedy 8 rzeczy robił na nas. Wśród tych 8 też seks pod biurkiem. Seks pod biurkiem? No ale to wtedy nie on robił, tak? Jak rozumiem. Czy on robił seks? No wiesz, jakby... No, jak nie, było? Słuchaj, to nie jest tak właśnie, do końca. No. Nie jest tak do końca. Dominik, nie słuchaj tego, bo jesteś za młody. Nie, to nie jest tak do końca, dlatego że gdyby w ogóle nie partycypował, to nie robiłby 8 rzeczy, tylko 7. No właśnie, dlatego mówię, czy zaliczamy mu to raczej 7,5? Ja mu zaliczam. Zaliczasz, dobrze. Natomiast ja robię tak, rozmawiam z tobą, skupiam się na drodze, patrzę, żeby powiedzieć coś zabawnego, żeby Dominik się chociaż trochę uśmiechnął. A nie uśmiecha się? Sprawdzam, co tu się dzieje na fejsie. Nie uśmiecha się, uśmiecham się cały czas. Tam strasznie? Nie, dobrze jest. Na fejsie jest okej. Okay. Ludzie hejtują, mówią, ale gwiazda mogłaby zdjąć te okulary. Tak? Wiesz, jak to jest? Nie, nie przejmuj się nie, w ogóle. No, ale ty nie pozwalasz bo ty mi... masz swoich hejterów też, mam nadzieję, trochę, nie? Trochę. Słuchaj, mówi się tak, ja nie lubię tego powiedzenia, tak. Bo ono mi żadnej przyjemności nie sprawia. Mówię teraz całkiem serio, że popularność mierzy się ilością osób, które cię nie cierpią. Tak, to jest mówiła Maria Czukoszek, tak. Ale to jest bardzo przykre, wiesz? Ale jesteśmy w Polsce, więc godźmy się na to, no to inaczej nie wygląda. A ja się nie chcę na to zgodzić. A jeszcze bym chciała, żeby każdy hejter, który pisze o tobie prawdę, jego zdaniem, tak. Pokazał swoją buźkę i pesę. No właśnie, to miałem wczoraj taki problem, super. Ponieważ Beata Szydło powiedziała do mnie, zablokowała mnie na tym, tak, skreśliła mnie w ogóle ze swojego ale ja mam inne pytanie do ciebie, że tobie wpadło na taki miałeś pomysł, żeby tam być. Gdzie? U niej? No tam gdzieś. Ja muszę wiedzieć, co ona robi, no. Na przykład, no muszę, chcę, no to jest dziewczyna, która rządzi nami, nie? Tak? Nie odbierasz jej w ten sposób? Czego? Co? No, że rządzi tobą. Nie, mną nie rządzi. Premier rządu. Nie. Rządu? Mną rządzi moje szare komórki mną rządzą. To nie jesteś łatwa do zarządzania. Też o tym legendy. Ale przepraszam cię, karnie przyszłam, popatrz, nie spóźniłam się. Czekałam na ciebie 10 minut, tak. No, słuchałam się. Poprzedniej pasażerki zaczyna z fantastycznie się, mówionej. Zaczyna się wypominanie. Nie. Mecz jest piękny. Mecz jest w sobotę. Jaki znowu mecz? Z Rumunią, na co ty? A, daj spokój. Wiesz, jak nasi wczoraj Lewy na konferencji powiedział, a, Rumunia, no tak. Nie no, nie możemy. Wiesz, ja byłam na meczu z Armenią, no to nie wiedziałam, gdzie patrzeć. Co, idziesz, tak? Krzyczesz i szalikiem wywijasz jak Kurski z swoim, nie porównując? Nie, jak szalikiem nie wywijam, ale ostatnio zabrakło szalików. A przeklinasz na meczu? Ja w ogóle przeklinam, ale to jest nieładne. Jak umarł mój ojciec i teraz jest chwilę poważnie, to sobie przysięgłam, że nie będę przeklinała. Złamałam to, ale tato kochał mnie tak, że wiem, że mi to wybaczył. To co robisz na tym meczu? Co cię wciąga? Słuchaj, kocham piłkę, no zrozum, to są dobra, szachy. I wyobraź sobie, Małgosia, taką sytuację. No. Jesteś na tej trybunie i nagle Rumuni strzelają nam jednego gola. Nasi są jacyś dziwnie niepospierani, strzelają nam Rumuni drugiego gola. Myślisz sobie, lewy, rusz! A teraz można przeklinać? Tak. Mówię, fuck. A, okej. Okay. Już? Co? I na to lewy mówi, o Jezu, ale ja, nie, ale ja mam innych ulubionych piłkarzy. No Kuba, no dobrze. No to... Ale nie tylko Kuba, no wiesz, mamy w tej chwili naprawdę świetny zespół, to się zdarzyło. Oni tak powariowali, że w rankingu zawstydzają już Hiszpanów. 10. miejsce, no. A mówią, że może tam jeszcze wskoczymy wyżej. Widzisz, odkąd jest rząd PiSu, tak się dzieje z tą piłką. Ale popatrz, musi ktoś pierwszy, ale popatrz, pierwszy raz miałam bezrozumne spojrzenie, popatrzyłam na ciebie, prawda? Że nie rozumiem, co ty do mnie mówisz. Jak to, fajny film będzie, polecam, słuchajcie, nowy film Julka Machulskiego, bo tam są takie słowa, wartałoby coś powiedzieć ciekawego. Tak. Nie mówisz już menu, tylko mówisz jadłospis. I mówisz, popatrz na mnie, kitku. Więc jak zaczęłeś mi teraz mówić o tym meczu, to chciałam ci powiedzieć, popatrz na mnie, kitku. Koniec. Małgosiu, tak, bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję i chciałam Państwu życzyć, co to dzisiaj jest środa, tak? Środa. Wspaniałego dnia i żeby wiedzieć, że życie jest naprawdę jedno, a dzisiaj to dar. Ciao. Ciao, dziękuję Ci bardzo. Do widzenia. Możemy się pocałować, do widzenia, bo nie wiem, kiedy będzie okazja następny raz się spotkać. Dlaczego? Nie będziesz jeździł? Nie wiem, jak to była. Wiesz, dzisiaj w mediach, dzisiaj jesteś, jutro cię nie ma. Nie, Małgorzato, do zobaczenia. Do widzenia. Dziękuję i miłej jazdy życzę. Tą torebkę możemy zachować, czy nie? To jest jakaś droga torebka. Daj domino. Ona pasuje kolorystycznie do tego Bentleya. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Jezu, się mówiłem, że nas zagadają do mnie.